No zacznijmy, panie pośle, od może takiej sprawy. Dlaczego pan chce stać się prezydentem i dlaczego chce pan kandydować? Bo w tej chwili już większość kandydatów, również pan, jak tutaj przed chwilą słyszałem, nastawia na taki urząd prezydent, na taki system prezydencko-parlamentarny, a nie jak do tej pory, jak właściwie wszyscy szliśmy w tą stronę kanclersko-parlamentarnego. Chce pan właśnie zostać tym takim silnym prezydentem? Podobnie jak zresztą pana kandydaci. Tak, no Bronisław Komorowski wszystkich zniechęcił swoją bardzo pasywną kadencją, 5 latami właściwie takiego prawie, że nie zabierania głosu w głównych sprawach i to się wszystkim nie podoba, bo ludzie w Polsce oczekują od prezydenta czegoś więcej, więc nic dziwnego, że my wszyscy, także i ja, proponujemy trochę inny model. Ale przede wszystkim ja się tym różnię od wszystkich kandydatów, pomijając moje cechy osobiste, kwalifikacje zawodowe, drogę polityczną i tak dalej, to przede wszystkim chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Ja mam wyraźnie inną wizję gospodarczą. Moja główna domena w tej kampanii, główne postulaty to jest skierować całą energię, nie na sprawy symboliczne, typu gdzie ma być pomnik smoleński czy coś podobnego, tylko na rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i podwyższanie wynagrodzeń. Polacy po 10 latach bycia w Unii Europejskiej muszą zarabiać więcej. I to się da zrobić, bo podam jeden przykład. Jeżeli dzisiaj na kontach polskich osób, firm i osób fizycznych jest 1,5 biliona złotych, czyli 4 lata wielkość budżetu naszego państwa, mamy 300 tam kilkadziesiąt miliardów rocznie, 4 lata leżą na, wielkość 4 budżetów polskich leży na kontach. My dyskutujemy o pieniądzach europejskich, a te pieniądze europejskie dla biznesu to będzie 80 miliardów w ciągu 5 lat. To naprawdę małe pieniądze w porównaniu z tą kwotą. Dlaczego nikt nie proponuje ulg inwestycyjnych, które by zachęciły właścicieli tych lokat do tego, żeby te pieniądze pracowały w gospodarce? Mogą tam pracować, jeżeli się stworzy pewnego rodzaju mechanizm. Czy wreszcie kwota wolna od podatku, która jest jedną z najniższych najniższych w Europie, powiedzmy, chociaż Kambodża ma większą niż Polska, ale mniejsza z tym. No w każdym razie Polska nie może być tak w Polsce, że żeby przeżyć trzeba zapłacić podatki. To nakręci koniunkturę wewnętrzną. W ogóle cały rozwój, nie tylko o eksport i o niskie ceny, ale rozwój o właśnie rynek wewnętrzny, to jest mój główny postulat gospodarczy. A w tym momencie mógłby się pan troszeczkę z profesorem Balcerowiczem, że tak powiem, spotkać, bo widzę tutaj pewną zbieżność, przynajmniej w niektórych postulatach może sposób ich dojścia. Ale zostańmy jeszcze przy tej prezydenturze, bo nasza konstytucja daje pewną furtkę, pozwala i na taki system, i na taki system. Wiemy, jak to wyglądało za czasów pana Lecha Wałęsy, byłego prezydenta. Tutaj bardzo duży opór był. Nie boi się pan tego oporu właśnie wśród parlamentarzystów, że będzie znowu taka wojna, kiedy prezydent będzie zbyt mocno swoją rolę podkreślał. Podobnie zresztą było również w przypadku Kaczyńskiego prezydenta, gdzie tutaj wiemy, jak wyglądały posiedzenia Rady Gabinetowej, prawda? Jedna tylko uwaga a propos moich relacji z Balcerowiczem. Ja nie jestem neoliberałem tak jak Balcerowicz. Ja nie jestem zwolennikiem totalnej prywatyzacji i w ogóle braku polityki gospodarczej, czego zwolennikiem jest Balcerowicz. Ja uważam, że państwo polskie powinno prowadzić politykę gospodarczą, wspierać wybrane dziedziny. To tylko, żeby zaznaczyć tę różnicę. Natomiast jeśli chodzi o ten konflikt, no Wałęsa miał też pewną osobowość oczywiście. Ja uważam, że między momentem, w którym mówię, jak nie przedstawisz mi jakichś lepszych rozwiązań, to ja to zawetuję. A zawetowaniem jest cały jeszcze wielki obszar negocjacji. Przecież premier może powiedzieć, dobrze, to porozmawiajmy o tym, co ja mógłbym zrobić, żeby prezydent podpisał taką, a nie inną ustawę. I tutaj, jeżeli się nie jest dogmatykiem, nie jest się po prostu zapiekłym, nie ma się, nie żywi się człowiek urazami, Wałęsa trochę taki czasami był, to można wynegocjować, wie pan, zmiany takie, że i rząd dostanie to, co chce, a też prezydent wymusi pewien kierunek działania. Wiadomo, że będzie taki moment napięcia, próbowania się, kto da radę, kto nie da radę i trzeba ten moment jakby przejść. Ale powtarzam, nie ma innej drogi. Znaczy, premier jest zakładnikiem większości w parlamencie. W związku z tym uważa, jak może... Ale wiemy, jak to w tej chwili wygląda. Bycie tym zakładnikiem, prawda? Właściwie to premier, a nie marszałek Sejmu wyznacza obrady. No to raz, a z drugiej strony jest tak, że premier nie poddaje pewnych ustaw pod głosowanie, bo wie, że one nie przejdą. W jego własnej koalicji. Pani premier nie poddaje wielu spraw pod głosowanie, no bo wie, że nie przejdą. W związku z tym premier jest z jednej strony niby rządzi Sejmem, a z drugiej strony jest rządzona przez większość poselską, więc to jest pat całkowity. Dlatego u nas poważne sprawy, jak polityka energetyczna z prawdziwego zdarzenia, jak właśnie prawdziwa reforma emerytalna, one nie przechodzą, bo premier jest za słaby. To właśnie prezydent paradoksalnie, który nie jest uzależniony, może doprowadzić do prawdziwych zmian.
Dlatego trzeba za wszelką cenę właśnie doprowadzić do tego, żeby prezydent nie był z Platformy i z PiS-u. No bo wie pan co, jeżeli prezydentem będzie ktoś z Platformy, no to on, tak jak w tej chwili Komorowski, będzie rządził premier z Platformy, to oczywiście, że będzie niewykorzystana funkcja prezydenta. Jak postrzega pan swoich kandydatów? Kampania w sumie jeszcze przed nami. Jak widać, może się wiele zdarzyć. Chociażby tu przykład kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który no, ma duże szanse. Czy może zdarzyć się taka sytuacja, że Bronisław Komorowski z jakichś niewyjaśnionych względów, bo widać, że media też nie są zbyt pozytywnie nastawione. Dużo różnych tutaj wpadek pokazuje się. Każdego dnia coś nowego widzimy. Kto wie, co zobaczymy za chwilę. Afera taśmowa, podobno nagrania prezydenta były. No, takie tutaj różne słuchy chodzą. Myśli pan, że może dojść do takiej sytuacji, że ktoś zupełnie inny, a nie Bronisław Komorowski, stanie w szranki w tej drugiej turze? Czy to jest w ogóle realne? Bo to w tej chwili jeszcze rzecz sprzed dwóch miesięcy polityka fiction. No, ale w tej chwili no, sytuacja jest dynamiczna. Wszystko jest możliwe, wie pan co. Ja absolutnie, Bronisław Komorowski wyszedł z założenia, że wystarczy, że nic nie będzie robił i wygra wybory. Się okazuje to niemożliwe, dlatego że zjechał z 65% na mniej więcej 40%, 38-42%. I jeżeli nie zmieni modelu, dalej będzie szedł, to będzie dalej zjeżdżał na dół. Dlatego że on nie przedstawia wizji, powodów, dla którego ludzie mieliby go wybrać na prezydenta. On uważa, że mu się to należy, bo był takim ulubionym prezydentem. A to nie musi tak być. Więc ta jazda może być w dół. Chociaż Bronisław Komorowski, podkreślę to z naciskiem, mimo słabej kadencji, mimo słabej kampanii, ma kwalifikacje do bycia prezydentem. Ma odpowiednią drogę polityczną, doświadczenie życiowe i tak dalej. Pozostali kandydaci, czyli pani Ogórek i pan Duda, no to są ludzie bez doświadczenia właściwego na fotel prezydenta. I niezależnie od tego, że Duda robi lepszą kampanię, a pani Ogórek robi no, tragiczną kampanię, no nie może być ktoś, kto nie był w ogóle w parlamencie, tak jak pani Ogórek. Nie był nawet radną sejmiku wojewódzkiego. Kto nie Ale pan też tak przed wyborami poprzednimi stawiał na taką świeżość w polityce. Mówił, że musi ta czystość przejść ludzi niezwiązanych z systemem, taki pewien bunt. No ale wie pan co, no, Jerzy Owsiak ma kwalifikacje do bycia prezydentem. Nie, mimo, że nie był posłem i że nie, że byłby nowym człowiekiem. Dlatego, że on stworzył wielką organizację, prowadził ją przez 20 lat, był w różnych sporach, konfliktach, dotyczy to milionów ludzi. Tadeusz Rydzyk, ja go mogę nie znosić osobiście, uważać, że to byłoby najgorsze dla Polski, co może być, ale on ma kwalifikacje, bo on od 10 lat czy od 20 lat zarządza dużym konglomeratem prasowym, ma wpływ na miliony ludzi, no pokazał jakieś kwalifikacje. Jeżeli ktoś nie jest szefem partii, nie pełnił żadnej funkcji, nie stworzył organizacji, nie zarządzał dużą firmą, wie pan, no to nie może być ktoś taki w ogóle, kto jest niesprawdzony. My nie wiemy, jak pan Duda, pani Ogórek zachowają się w momentach trudnych, pod ogromną presją, pod niskimi sondażami, kiedy trzeba negocjować różne rzeczy, czy mówią zdrowy rozsądek. To się dowiadujemy się o czymś takim w wyniku tego, że ktoś przez ileś lat funkcjonuje publicznie. Tak jak Owsiak i tak jak Rydzyk paradoksalnie funkcjonuje. Więc ja jestem za nowymi ludźmi w polityce, ale nie za ludźmi bez żadnego doświadczenia społecznego. Właśnie tu muszę się spytać, czy pani Nowacka, bo były takie głosy, że ona miała was reprezentować. Jest to osoba chyba medialnie dosyć lubiana, przynajmniej tak można wyczuć taką sytuację w mediach podczas wywiadów. Również kobieta, co jest pewnym atutem, teraz jest to dobrze postrzegane również w różnego typu lokalnych tutaj środowiskach. Nie myśli pan, że może to był błąd, że może to właśnie kobieta? Czy właśnie tym minusem było to, że ona nie była jeszcze tak bezpośrednio w tej polityce przez te ostatnie lata i może jeszcze mieć pewne, nazwijmy to w cudzysłowie, braki? To bardzo mądra decyzja samej Barbary Nowackiej, że ona nie chce kandydować. To była jej decyzja. Myśmy jej to proponowali, ja z nią rozmawiałem. Ona powiedziała, że nie teraz. Ona potrzebuje jeszcze kilka lat, żeby właśnie zgromadzić pewnego rodzaju doświadczenia. I moim zdaniem, jak się porównuje jej decyzję, jej zachowanie w polityce z decyzją i zachowaniem Magdaleny Ogórek, to widać różnicę klasy. I Barbara Nowacka świetnie się buduje na przyszłość. To będzie ważna postać w polskiej polityce. Ale właśnie no, to byłby moment dzisiaj taki, że dla mnie to byłoby wygodne może z tego punktu widzenia, że ja nie ponoszę odpowiedzialności jako lider za wyniki. No ale co z tego? No, wyniki byłyby jakie byłyby, a ona by po prostu być może byśmy zmarnowali wielki talent. Więc to była bardzo mądra decyzja, że ona nie startuje. Chociaż ja jestem pewien, że ta decyzja jej paradoksalnie pomoże, a nie osłabi. A jakie będą losy pani Ogórek, to jeszcze zobaczymy. Ja nie wróżę jej wielkiego sukcesu. Choć nie mówię, że to będzie kompletna klęska. Ona te 5-6% zdobędzie, ale nie więcej. No i ostatnie pytanie tutaj odnośnie, nie czuje się pan tak do końca troszeczkę jakoś opuszczony, sporo osób ostatnio odeszło, chociaż trzeba też podkreślić, są też nowe twarze, właśnie jak tu wspomniana przed chwilą pani Nowacka, jak pan postrzega swoją przyszłość, bo nie oszukujmy się, w polityce jest się tyle wartym
ile oddanych na daną osób głosów, jakie poparcie? Ja ostatni raz osobiście jako Janusz Palikot kandydowałem w 2011 roku. Dostałem 10% w skali całego kraju, w Warszawie 100 tysięcy głosów. Piąty wynik wówczas indywidualny w skali całego kraju. W wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach samorządowych popierałem kandydatów Twojego Ruchu i Europy Plus, ale sam nie startowałem. To są moje pierwsze wybory od 2011 roku. Jestem pewien, że wynik będzie bardzo dobry. A wie pan co, to jest tak, że jak się tworzy nową partię zupełnie od początku, bierze się nowych ludzi, którzy wcześniej nie byli w polityce, to nawet czasami się okazuje, że oni są utalentowani, mają pewne kwalifikacje intelektualne, retoryczne i tak dalej, czasami brakuje charakteru, albo coś tam się w życiu nie ułoży i muszą pójść na jakieś układy z obozem władzy. No tak to już jest i po to jest ten okres właśnie przejściowy, którego nie przeszła pani Ogórek i pan Duda, żeby właśnie się wypaliło, żeby ci ludzie w takim ogniu bieżącej polityki się wypalili, żeby było wiadomo, kto jest co wart w trudnych momentach. Więc ja się za siebie żałuję, że niektórzy nie dali radę, idę do przodu, jedni odeszli, przychodzą drudzy, wynik poznamy 10 maja. Tutaj trochę pan też jeszcze zapytam, jeżeli można. Rozumiem. Zapytam jeszcze odnośnie właśnie spraw światopoglądowych. Widać, że trochę pan wycofuje się z pewnych wcześniejszych takich, może nie tyle ustaleń, co swoich takich akcentów. Właśnie idzie pan za opinią publiczną, za swoimi wyborcami, za swoim klubem dotychczasowym, powiedzmy tutaj swoimi posłami. Dlaczego ta zmiana? Bo ona jest widoczna. Ja miałem też te same poglądy, czy bardzo zbliżone poglądy gospodarcze, tylko że ponieważ mówiłem o innych sprawach, to one przysłaniały wypowiedzi na temat spraw gospodarczych. A teraz staram się być głównie o sprawach gospodarczych, bo ludzie już wiedzą, że ja jestem zwolennikiem świeckiego państwa, że ja chcę opodatkowania księży, że nie chcę opłat za pogrzeby i za śluby. Ja jestem za państwem przyjaznym w tym sensie, że czy ktoś jest homo, czy hetero, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy jest w mniejszości takiej, czy innej, to powinien mieć takie same prawa. Ludzie to wiedzą, a nie znają do końca jeszcze moich poglądów gospodarczych, stąd to zmiana akcentów, ale nic się nie zmieniło fundamentalnie. Ktoś mnie pyta, ale nie chcecie się pan tego, że jednak zbyt mocno, że pan akcentował? Dużo pan na tym stracił. Faktem jest, że czasami to głównie też za sprawą innych moich ludzi, myśmy przekraczali granicę walki o świeckie państwo na granicę walki z Kościołem. A ja z Kościołem walczyć nie chcę. Ja chcę tylko, żeby Kościół był oddzielony od państwa. To wszystko.